W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez krew przenajdroższą, którą boski Syn Twój Jezus wylał za nas w bolesnym cierniem ukoronowaniu, racz wybawić duszę szczyśca, a zwłaszcza tę, która miała być ostatnią uwolniona, aby Cię jak najprędzej chwale majestatu Twego wielbiła i błogosławiła na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, słuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono. W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza. Oczekuję na Twe słowo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana, u Pana bowiem jest łaska i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.